28 grudnia podczas posiedzenia sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny przyjęto projekt budżetu na 2017 rok. Tym samym po stronie dochodów uchwalono 54 528 000 zł, a po stronie wydatków 63 476 000 zł. Na 15 radnych za projektem budżetu wójta opowiedziało się 11, a 4 wstrzymało się od głosu. Najważniejszym punktem obrad ostatniego posiedzenia sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny było uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok. Projekt budżetu przedstawiła skarbnik gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska, a opiniowali jego wartość przewodniczący poszczególnych komisji statutowych Rady. Pozytywna była także opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, podobnie jak w sprawie możliwości sfinansowania deficytu finansowego na 2017 rok. No, przyszły rok, jeżeli chodzi o realizację pewnych planów, zamierzeń i samego budżetu, to będzie rok bardzo inwestycyjny. Na inwestycje chcemy przeznaczyć ponad 20 milionów, tyle planujemy. Oczywiście realizacja może być nieco inna, ponieważ w przetargach padają zawsze trochę niższe kwoty niż w kosztorysach i w samym ogłoszeniu przetargu, więc to pewnie będą niższe kwoty. Niemniej jednak plany są ponad 20-milionowe, jeżeli chodzi o inwestycje. 30% budżetu to jest przeznaczone na oświatę. Z 63 milionów, jakie planujemy w wydatkach, 1/3 to jest oświata, 20 milionów inwestycje. Reszta to różnego rodzaju czy pomoc społeczna, czy generalnie bieżące wydatki, które w przyszłym roku będą stanowić niespełna 70%, a 30% to będą wydatki majątkowe. Dochody, no tutaj mamy po stronie dochodowej ponad 20 milionów, blisko 20 milionów dochody z podatku od nieruchomości, 3,5 miliona dochody z opłaty eksploatacyjnej i różnego rodzaju jeszcze dochody, które uzyskuje gmina, między innymi odpis z podatku PIT, czyli tego, co przeciętny Kowalski rozlicza się z Urzędem Skarbowym, ponad 7 milionów. To będzie dobry rok? Mam nadzieję, że to będzie dobry rok. Mam nadzieję, że ten rok to przede wszystkim inwestycje, które będziemy rozpoczynać już na początku i będziemy realizować w trakcie tego roku. Mam nadzieję tylko, że to będzie rok spokojny i nie będzie jakichś nieprzyjemnych niespodzianek. I od dzisiaj wiadomo, że sesje budżetowe, na których radni podejmują uchwały w sprawie ustalenia budżetu na kolejne lata, zawsze i wszędzie budziły wśród władz samorządowych, radnych, sołtysów i mieszkańców najwięcej emocji i dyskusji. Obradom przyglądał się wicestarosta powiatu kieleckiego Zenon Janus, który przyjęty budżet ocenił jako ambitny. Ja kilka lat temu byłem też na sesji budżetowej, to budżet opiewał na 30 parę milionów, dziś jest prawie dwukrotnie większy. A mieszkańców niewiele więcej przybyło. To świadczy o tym, że jest ogromny potencjał w tej gminie, ogromny potencjał, jeśli chodzi o inwestycje, które są przed tą gminą. Inwestycje, które są potrzebne. Także miło być na takiej sesji, gdzie się o takim budżecie mówi, o tak ogromnych inwestycjach, tak ważnych inwestycjach, co służy przecież mieszkańcom, będzie służyło. Świetnie się będzie żyło w tej gminie. Jednym z punktów posiedzenia ostatniej w tym roku sesji było m.in. przyjęcie planów pracy poszczególnych komisji, a także Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na pierwsze półrocze 2017 roku. Plan pracy poszczególnych komisji ustalali członkowie komisji. W końcowym etapie przewodniczący przedstawił dla mnie plany prac na pierwsze półrocze i powiem tak, przede wszystkim są sprawy bieżące. Są to sprawy do poruszenia na podstawie planu ogólnie przyjętego dla całej Rady, czyli w poszczególnych miesiącach analiza materiałów na sesję. Problemowe komisje zajmują się danymi problemami i tak właśnie przedstawiono w planach swoich proponowanych na pierwsze półrocze. Są to plany
ambitne, poszerzone, nie ograniczają się do jednego posiedzenia komisji. Raczej radni są otwarci, jeżeli wymaga tego sytuacja, a bywa tak, że nastawiamy się na duże inwestycje w przyszłym roku, więc samo przez się, że będzie tych komisji na pewno zwiększona ilość, żeby poszczególne tematy były analizowane, dokładnie dyskutowane, żebyśmy my jako radni mieli udział w tworzeniu projektów. Na zakończenie posiedzenia sesji władze gminy Sitkówka Nowiny złożyły życzenia na nadchodzący rok. Chciałbym wszystkim Państwu życzyć zdrowia, wszelkie pomyślności, spokoju, radości na każdy dzień i aby ten przyszły rok był dla nas wszystkich rokiem spokojnym, a i tak jak powiedziałem na sesji Rady pracowitym, bo praca nas wzbogaca.